Cześć, ja jestem Lola i dzisiaj zapraszam Was na recenzję Północy w Everwood, czyli jednej z głośniejszych książek, które są polecane na święta. Mamy styczeń, ale również powiedziałabym, że na spokojnie jest to bardzo fajna zimowa książka. Północ w Everwood, czyli historia, która opowiada nam o młodej Mariecie, żyjącej w bodaj 1906 roku, w każdym razie początek XX wieku, w takiej bogatszej rodzinie, można by powiedzieć, że trochę arystokrackiej. Marietta marzy o tym, żeby zostać baletnicą, chodzi na balet, trenuje i bardzo chce się dostać do teatru bodaj, żeby profesjonalnie zajmować się po prostu baletem. Niestety, jak to bywało w XX wieku, tutaj akurat akcja dzieje się w Anglii, w Nottingham, przynajmniej część tej akcji. Rodzice Marietty mają dla niej trochę inne plany. Chcieliby, żeby po prostu dobrze wyszła za mąż, a właśnie gdzieś tutaj na granicy, a tak właściwie w zasięgu wzroku, pojawia się odpowiedni kandydat, doktor Drosselmeyer, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko, który okazuje się jest wytwórcą zabawek, trochę wydaje się jakby magiczny, w każdym razie dla Marietty jest dosyć podejrzany, ale też z jego podarków, z jego postawy widać, że przynajmniej Marietta ma takie wrażenie, że coś jest z nimi nie tak, a dodatkowo gdzieś przebija nam się między zdaniami taka nutka magii. No i oczywiście rodzice są zachwyceni, bo to jest utalentowany, dobrze zarabiający, zajmujący się czymś dobrze sprzedającym się, I guess? Mężczyzna z klasą, czyli idealny. Niestety Marietta wobec siebie ma już inne plany, nie chce się zgodzić na coś takiego, w ogóle ona nie chce wychodzić za mąż, tylko chce zostać tą baletnicą pełnoetatowo, zawodowo, profesjonalnie i z tego się utrzymywać. Później akcja, a tak właściwie miejsce akcji trochę nam się zmienia. Marietta ląduje w tym tytułowym Everwood, magicznej krainie, magicznym miasteczku, który ma niesamowicie ciepły klimat, ale jednocześnie bardzo, bardzo zimowy. Wkracza tutaj do cukrowego pałacu i jest oczarowana. Z drugiej strony bardzo naiwnie można by powiedzieć, zgadza się, żeby występować dla króla, jest po prostu całkiem pochłonięta tą wizją, że może występować, że może być sobą, że może być tą baletnicą w innym świecie. No ale niestety później wychodzą wszystkie brudy. No i z jednej klatki trafia do drugiej tak na dobrą sprawę i tyle mogę powiedzieć o fabule bezspoilerowo. No i oczywiście jest to storytelling Dziadka do orzechów, ale z Dziadkiem do orzechów wspólnego za dużo nie ma. W takim sensie, że możecie się tutaj nie spodziewać totalnego przerysowania, powtórzenia tej bajki z dzieciństwa. Jest tutaj coś nowego. I moim zdaniem właśnie ta książka jest idealna na takie zimowe wieczory, gdzie jest jeszcze chłodno, a tak właściwie no teraz w styczniu chłodno, a nie zimno. Najlepiej jak pada śnieg, to już w ogóle macie cały klimat tego, co się dzieje w tej książce i jeszcze dodatkowo chce się Wam ją czytać. W sumie Anita powiedziała to, zdaje się, że to jest taka książka sezonowa, w sensie takim, że na wiosnę czy w lato raczej średnio by się ją czytało i chyba się z tym zgadzam. Nie wyobrażam sobie sięgnąć po te lektury, jak jest ciepło na zewnątrz, to trochę dziwne, ale okej. Okay. Przejdźmy do tego, jak ona w ogóle wygląda w środku, znaczy w treści, bo w środku wygląda dosyć zwyczajnie, nie ma tu jakichś zdobień dodatkowych ilustracji. Jest bardzo ładna wklejka, taka skromna, ale bardzo ładna. No i okładka jest przepiękna. Ale co tam się dzieje na tym tekście? Generalnie spodziewałam się chyba czegoś innego, ale nie jestem zawiedziona. Bardzo podobała mi się w ogóle ta książka. I muszę pochwalić, że widać ten rozwój bohaterki. Jej motywacja jest dosyć jasna, jest powtarzana cały czas. Nie mamy tutaj wątpliwości, czego ona chce. Napotyka te przeszkody i to momentami dosyć poważne przeszkody, ale ciągle brnie, ciągle ją omija, przynajmniej próbuje ją omijać, próbuje rozwiązywać problemy. I widać, że to, co się dzieje w Everwood, wpływa na nią w dobry sposób. Powiedziałabym, że staje się bardziej stanowcza, bardziej zdecydowana. Po prostu buduje się tutaj taki silny charakter. I owszem, tekst nie jest ultra wybitny, jeżeli chodzi o warstwę językową. I dlatego mam tutaj trochę zarzut do tego, czy to jest baśń dla dorosłych, tak na dobrą sprawę, bo tak jest określana.
Nie powiedziałabym. Powiedziałabym, że to może być jakiś new adult, po prostu młodzieżówka dla starszego czytelnika, ale niekoniecznie baśń dla dorosłych. Oczywiście scenka na końcu dosyć wymowna jest, ale poza tym no nie powiedziałabym. Ona jest też właśnie, no tak jak wspomniałam, językowo jest raczej prosta, postacie są też w miarę proste. I tej książce właśnie bliżej jest do bajki niż do baśni, można by powiedzieć. Ale z drugiej strony bardzo trudno jest się od niej oderwać. W sensie, ja będąc dorosłą osobą, trochę czułam się, jakbym czytała coś dla młodszego czytelnika. W sensie młodszego ode mnie. Ale to nie jest tak, że nie poleciłabym tej książki komuś dorosłemu. Też moja mama zaczęła ją czytać, ale ona nie lubi fantastyki. W ogóle takiej baśniowości, takich klimatów generalnie, więc nie dokończyła, ale mówiła, że dobrze jej się to czytało. Także myślę, że jak najbardziej nie będzie tutaj problemu. Mój problem polega na tym, że nazewnictwie. Nie wiem, nie jestem pewna, czy chcę ją nazywać baśnią dla dorosłych. Światotwórstwo, tak dodam, światotwórstwo jest naprawdę w porządku. Właśnie to Everwood wykreowane tutaj, zamek z cukru, to w ogóle... Jejku, Pałac Cukrowy jest naprawdę niesamowity. W takim sensie, że byłam w stanie sobie wyobrazić absolutnie wszystko, jeżeli chodzi o otoczenie, jeżeli chodzi o ten świat. Nie było żadnych niedopowiedzeń. Wszystko było naprawdę dobrze wyjaśnione i to nie tak nachalnie i na chama ekspozycyjnie, tylko właśnie między innymi w rozmowie z bohaterami i nie tak, że w jednej rozmowie z jednym bohaterem on dowiaduje się wszystkiego, tylko jest to też proces. Także jeżeli chodzi tutaj o takie niuanse, to jak najbardziej wszystko na plus. Na plus jest też jeszcze jedna postać. Ja się skraszowałam generalnie na... ojejku, on był generałem czy porucznikiem, w każdym razie albo jakimś kapitanem straży. Totalnie nie pamiętam, czytałam tę książkę na początku grudnia. W każdym razie chyba kapitan Legat. Głównie po prostu jest posługiwany się tylko jego nazwiskiem, więc no wybaczcie, że nie pamiętam. Jak ktoś pamięta, to poprawcie mnie w komentarzu. W każdym razie mnie złapał mnie jeden cytat, i który wam tu przytoczę. On totalnie nie jest spoilerowy. To jest po prostu opis. Taki bardzo króciutki, 2-3 zdania tutaj są, które nakierowały mnie od razu na Morosko i postać Legata natychmiast urosła w moich oczach. Uwaga, cytuję. Marietta przyjrzała się mu, stał bliżej niż sądziła, pachniał lasem, jodłami, śniegiem i nutą dymu. Koniec cytatu. Nie licząc tej nuty dymu, totalnie trylogia Zimowej Nocy, Morosko. Yes, please. Mam też drugi cytat, ale on już jest... spoilerowy, nie będziemy do niego wracać. W każdym razie Legat jak najbardziej mi przypadł. Jeżeli chodzi o wątek romantyczny, który jest prowadzony w tej książce, bo jest, jasne, mimo tego, że główna bohaterka raczej nie jest zainteresowana, to jednak pojawia się tutaj wątek romantyczny i on jest w porządku. W sensie nie jest zły, nie jest też jakiś wybitnie dobry, jest po prostu w porządku. Nie byłam bardzo zaangażowana w te akcje, jeżeli chodzi o ten wątek, ale dobrze się to czytało, przyjemnie. Nie było żadnych wielkich zgrzytów. Owszem, tutaj momentami niektóre rzeczy szły troszeczkę za szybko, można by było powiedzieć. No ale okej, niech będzie. Nie jest to ultra rażące. Generalnie nie mam jakichś wielkich zarzutów. Nie jestem bardzo mocno podjarana tą książką, ale jest niesamowicie przyjemna, niesamowicie klimatyczna i po prostu się ją pochłania, także jak najbardziej zasługuje na wysoką ocenę. Ja ją oceniłam wstępnie w mojej głowie, nie pamiętam ile dam na Goodreadsie, ale wstępnie w mojej głowie oceniłam ją na 8,5, tutaj decyduję się na 8, ze względu głównie na język, tak na dobrą sprawę. Moim zdaniem mogło być troszeczkę tutaj lepiej, bo miałam wrażenie właśnie, że czytam coś dla kogoś młodszego, niekoniecznie właśnie baśń dla dorosłych. Także pełna ósemka. Ja ją też wymieniłam w najlepszych książkach roku i zdecydowanie moje zdanie się nie zmienia. Jest to jedna z lepszych książek, jest to jedna z książek, które będę polecać. Jeżeli zapytacie mnie o baśnie, jeżeli zapytacie mnie o retelling, jeżeli zapytacie mnie o coś właśnie zimowo-klimatycznego, to jak najbardziej
północ w Everwood. To będzie krótki film tak generalnie, bo nie mam za dużo do powiedzenia na ten temat. Jestem po prostu oczarowana i zostańmy przy tym. Jeżeli czytaliście już Północ w Everwood, to koniecznie dajcie znać, co wy o niej myślicie, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, bo tak też może być. Wiadomo, każdy z nas ma swoją własną opinię, także jestem ciekawa waszej, zwłaszcza jeżeli chodzi o główną bohaterkę, bo tutaj w internecie rozbija się kilka opinii. Właśnie od tej, że tak jest to dobrze przedstawiona postać, że jest feministyczna, że jest silną kobiecą postacią, ale nie silną kobiecą postacią, tylko silną kobiecą postacią. A z drugiej strony mamy opinię pod tytułem bardzo naiwna, bardzo płaska, bardzo powierzchowna, zero rozwoju i tak dalej. Także dla mnie ten rozwój tutaj był. Marietta może nie jest moją ulubioną żeńską bohaterką, ale jest jedną z w miarę okej napisanych. No i to tyle będzie na dzisiaj. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Dajcie znać, co myślicie jeszcze raz, a my widzimy się następnym razem. Pa!